Dzisiaj mamy z nami Mateusza, który od ponad półtora roku już tutaj ćwiczy z nami głównie odważnikami kettlebell. Co udało Ci się osiągnąć przez te półtora roku z nami tutaj? No to przede wszystkim zrzucenie 20 kg przez te półtora roku. To wszystko dieta, ćwiczenia. Co tutaj było? Siła na pewno wzrosła, kondycja jest lepsza. Czuję się lepiej generalnie, ogólnie. I jak to wpłynęło na Twoje życie? No, na pewno jest lepiej, łatwiej. No. Dużo prościej jest wstać rano każdego dnia. Nie czuję się tak zmęczony, taki po prostu senny przez cały czas. Jeżeli możesz powiedzieć, ile ważyłeś zanim zaczynałeś? 98 kg. 98 i dzisiaj, na dzień dzisiejszy? Na dzień dzisiejszy jest 79 coś. 79, no wielkie brawa, to szacun tutaj naprawdę. Jak to zrobiłeś, że udało Ci się utrzymać w tym postanowieniu i odżywiać się zdrowo przez cały ten okres? Znaczy, przede wszystkim siła woli, żeby po prostu pamiętać o tym wszystkim, notatki, żeby pilnować po prostu tego takiego cyklu żywieniowego. No i te miesięczne spotkania z Megi też pomagają, bo to trzyma to wszystko w ryzach, nie rozlatuje się to, że co miesiąc jest tak jakby ta kontrola, tak jakby to nazwać. I to pomaga po prostu. Co miesiąc to się też trochę zmienia, co miesiąc jest nowe przyzwyczajenie do tego wszystkiego. Ale takie ogólne zasady zostają w miarę podobne. Powiedz mi właśnie, co się dzieje wówczas, gdy masz taki słabszy dzień, gdy brakuje Ci ochoty na trening, czy nawet masz ochotę trochę dietę popuścić sobie, że tak to nazwę. Jak sobie radzisz z takimi dniami? No, jest ciężko, ale to też po raz kolejny siła woli. Najlepiej po prostu zapisać się na treningi na początku tygodnia i stwierdzić, że już jest zapisany, więc trzeba pójść. I tyle. A jak już się dojdzie, to już jest łatwiej. Czyli mówisz, po prostu użyć tego naszego systemu, zapisać tak, się tak. I wtedy wiesz, zarezerwować sobie to miejsce, pomyśleć sobie, że no dobra, zająłem ostatnie miejsce. Jeżeli ja nie przyjdę, to znaczy, że kto inny mógłby przyjść, czyli marnuje czyjś czas i jakoś to idzie. No to super, to fajne podejście w każdym razie, jeżeli dla Ciebie działa. Ważne, żeby przejść ostatecznie. Super, elegancko. No to nic, wielkie dzięki w takim razie.